lecimy z kolejnym materiałem z Green Hell. Tutaj zastanawiam się, czy to się, ten mały stos liści się wysuszy. No na razie może niech sobie tu leży, nie? Chociaż wiem, że to w ekwipunku powinno się wysuszyć. Dobra, na razie nie mamy czasu. Musimy ugotować mięsko. Mam nadzieję, że długo mi wytrzyma. Rozkład 1 dni, 2 dni wytrzyma. No, a takie nieugotowane wytrzyma 18 godzin, więc wiadomo, że upieczone jest lepsze. Ślimak też trochę daje. No i teraz jakbyśmy chcieli, widzimy, że pada. No właśnie, pada. A ja nie mam kokosów. Idziemy, kurde, w dzicz. Idziemy w dzicz szukać kokosów. Tylko niech się to upiecze może najpierw, bo nie chcę, żeby się spaliło. No i cholera dupa. Przyszedł deszcz i nam wymagany żar. Ja już nie mam... Ej... Pijawki są? Nie ma. Idziemy szukać kokosów, bo bardzo nam się chce pić. Chce się napić, wiem. Dawać mi kokosy! Muszę mi biec w dzicz. Nie wiem, czy jak biegam, to czy wtedy szybciej mi się zużywa pitku? Dobra, tego armadillo... Na razie niech on sobie tu chodzi, ja wiem, że on tu jest. Jakiś nieznany orzech. Nie wiem, co to jest, weźmiemy. Papuga. Weźmy papugę. Papugę mogę przetworzyć. Będę miał mięso i będę miał piórka. Piórka są super ultra cenne. Co ja wlazłem? Aj, mrówki tu są. Kurestwo. Znajdź. No i jestem pożarty. Dobra, nic z tym nie zrobimy. Kokosy, kokosy, dawać mi kokosy, duży kamień, mały kamień, tutaj do góry wejdziemy. Cholera. Nie widzę ani jednego kokosa. Zjedz papugę, ty od razu byś chciał wszystko żywcem żreć. Zwyrole. Na ten kanał same zwyrole trafiają. Dobra, przejdźmy sobie tędy. Zdrowie psychiczne, wysypka. No spoko. Ja to rozumiem, że jesteś, masz wysypkę. A ja chcę kokosy. Wydaje mi się, że szybko tutaj padniemy w ten pierwszy dzień. No, jak się nie uda, to jakoś będziemy musieli zacząć grę od nowa. Ale widzicie, ja się staram znaleźć te kokosy, a za cholerę nie widzę ani jednego. Ty, może gdzieś na drzewie jakbym... Właśnie, nie ma. Ani jednego kokosika. Nic nigdzie nie leży. Może faktycznie jakbym zrypał jakieś... Oj, to już by był śmierć. To już by był koniec gry, jakbym tylko w niego wlazł. Coś słyszę. Jak słyszysz, że coś łazi, to nie podchodzisz po prostu. Unikasz kontaktu jakiegokolwiek. A to chyba nie tędy musimy iść. Cholera, chyba się zgubiłem. Nie no, czekajcie, tam mam właśnie pójść. Przejdziemy sobie tędy. Zaraz mnie tu pijawki pewnie dziabną. Mogę się napić brudnej wody, nie? Żeby nie zdechnąć. Chyba będę musiał. Pasożyty mamy. Jak mamy się teraz pozbyć pasożytów? Nowy wpis.
Zdrowie, zapalenie, wysypka, pijawka, pasożyty. Zwiększa zużycie makroelementów. Znane leczenie. Spożywanie roślin naturalnych w właściwościach pasożytniczych zabije. Czy to jest to? Nie wiem, zjedzmy. Węglowodany, nieznana roślina. To też możemy zjeść. Ble, się żygnął. Żygnęło mu się. Bidon kokosowy z liny kokosa. Wiem, pamiętam, tylko nie mogę znaleźć kokosów. Ani jednego cholernego kokosa. Człowiek się stara, chce dobrze. Jeszcze dostał pijawek. Jeszcze robi się ciemno. No nic, chyba musimy wracać. Jak dobrze pamiętam, to w tamtą stronę. Jest, Boże, kokos! No, dawaj, misiek. I gdzie jest kokos? Wypij. Oh yeah. Bidon mogę zrobić. No i żygnął się. Powiedzcie mi teraz, jaka roślina mnie uleczy z tego syfu. Jest drugi kokos. Zjedz surową papugę. Tutaj mamy nieznane owocki. To jest coś, co potrzebujemy. Potrzebujemy też wrócić do domu. Tylko którędy droga? To nam troszkę pomoże. Czyste. Możemy wypić, wiadomo. Drzewowłaz. Nie wiem, co to są za płazy. Jakieś grzyby. Droga powrotna do domu. Ja głupi nie sprawdziłem, w którą stronę mam się udać. Na południe chyba, gdzieś tam. Tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że na południe to było. Coś tu piszczy, ale nic nie widzę. Słyszę jakieś dziwne dźwięki. Nadal mam te pasożyty i zaraz w ogóle umrzemy. O nie, nie mówcie mi, że zaraz zdechnę. Idziemy się kimnąć, może zapisać grę. Tak, jesteśmy w domu. Pisz home. Ta. GTA się budzi. Jesteśmy głodni. No tak, jesteśmy głodni, bo on wszystko zeżygał. Teraz robimy tak. On ich zje. Troszkę mu tu wróciło świadomości. I prześpijmy się. Nie wiem, czy wytrzymam długo. Wytwórz kokosa. To jest kokos i lina, to będzie bidon. Wytwórz bidon z kokosa. I przetwórz. Zjemy to. Zjemy to. Mamy puste miski. No i puste miski, z tego co pamiętam, się robiło tak, że się je po prostu ładnie tutaj kładło. No i one zbierały na mnie. Brakuje wody, brakuje wszystkiego. Ach, cholera. Czyli potrzebowałbym ognisko. To już mamy suche liście. No fajnie, że mamy suche liście. Mogę zrobić ognisko i coś zjeść, ale nie umiem się pozbyć tych cholernych pijawek. Spanie, notatnik, plecak. Bidon z kokosa. Dobra, to jest spoko, ale leczenie mnie zastanawia. Spożywanie roślin o naturalnych przeciwpasożytniczych. Co jest przeciwpasożytnicze? Z liścia i liście tytoniu może zrobić opatrunek tytoniowy. No tak. Tylko ja chcę coś na pasożyty.
Gościu jest głodny. Wszystko przez te pasożyty cholerne. Tych kwiatków się nie da zbierać. Pijawka jeszcze do tego. Jesus. Gdzieś pewnie na nogach mnie złapała. Nie ma pijawki? Gdzie jest pijawki? Tu są dwie. W ogóle pijawki powinno się zostawić, one same odejdą. Bo tak to krew będzie leciała. Czosnek, cebula, imbir, pewnie. I rosół. Skóry najlepiej. Już mu serducho bije, ciągle mu spada życie, no bo mamy te cholerne pasożyty. Ja szukam, szukam wytrwale, gdzie znajduje się... Tu jest jakaś druga jaskinia, to jest chyba nawet lepsze miejsce. Kamień. To było lepsze miejsce na obozowisko w ogóle. No i chyba umrzemy. Nie dałem rady. Ja zaraz na Wikipedię wejdę i spróbuję znaleźć rozwiązanie zatrucia pasożytniczego. Coś tu słyszę w ogóle. A, ten se tu tupcze. Nie, już serduszko mamy za mało, już nie zdążę się uleczyć. Nie udało mi się znaleźć, tu mamy jakieś kraby i tak dalej. Nigdzie nie ma tych molinerii całej. Szukam, szukam i nie widzę, nie? Tamtą roślinę tylko zjadłem, ona mi coś pomogła, ale też nie za bardzo. Głodny. Widzimy węża, też możemy ładnie przerobić. Mięso z grzechotnika, no ale to wiemy, nie? Spożycie, mogę zjeść orzecha, tłuszcze daje, orzechy dają tłuszcze. Ślimaka mogę zjeść. Trochę życie nam wzrasta, ale nie mamy już tego miodu, cokolwiek to jest, protein. Życie nam się trochę polepszyło, nie jest jeszcze aż tak źle, może przeżyjemy. Tylko znajdźmy coś, co nas uratuje przed pasożytami. Cholera jasna. Ja to zawsze coś spieprzę. Wiedziałem, że tak ten, jak kusiło mnie... Tutaj jest czerwony kwiat. Co to jest za czerwony kwiat? Tutaj coś łazi. Świniaczki. Czy świniaczków na razie nie ruszamy. Świnki chyba się boją bardziej mnie niż ja ich. Dobra, szukajmy, szukajmy. Jest wioska. Może w wiosce coś znajdziemy poza żabami. Co jest? Gorączka. Dotknąłem żaby. Notatnik, szybko. Brud. Efekt zwłaszcza zwiększa. Użyj wody, aby się umyć. Jak mam się myć? O nie, 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 czekajcie, nie, umrę. Użyj wody, aby się umyć. Jedzenie brudnymi rękoma może Koniec gry. Szukaj szamana, będziesz żył może. Zapity przez zatrucie. Przebyłem 3,5 km. Przetrwałem jeden dzień. Boski jeden dzień. Żygnąłem dwa razy. Zabity przez zatrucie, czyli to był główny problem, tak? Że wypiłem tą brudną wodę. No mamy nauczkę. Śmierć, tutaj nie wiem co jest, zegarek, gorączkę miałem, no i to zatrucie niestety na koniec. Wskazówka, krwawienie może być zatamowane bandażem z molinerii. Czyli jak wczytam grę... Chcesz wczytać grę, tak. Chcemy wczytać grę. Zobaczyć, czy zapisałem po tym, jak napiłem się brudnej wody, już mam pasożyty? Bo jeżeli tak, no to będę musiał zacząć od nowa. Gdzie to jest zapisane?
Zero dni. Czyli jesteśmy na początku gry. Zapisało mi zaraz przed tym. Ojejcie. No i patrzcie, teraz jak na złość mamy na początku kokosa. A wcześniej nie mieliśmy żadnego kokosa. To gra nie chciała ze mną współpracować. No dobra. To teraz zrobimy wszystko tak, jak należy. I tak, rzucimy sobie kokosa. Weźmiemy sobie w ogóle tego kijoszka. Drugi kijoszek. Kamienie tu powinny być. Czy ja już coś zebrałem? Nie. A tu wcześniej był obsydian, a teraz nie ma. A patrzcie, to chyba za każdym razem inaczej się generuje. No to ciekawe, ciekawe. Na razie nie będziemy gadali przez krótkofalówkę, bo to i tak mi nic nie da. Dla nas jest najcenniejszy teraz czas. Robimy tak. Wytwórz to, to plus kamień. I co jeszcze chcesz? Drugi kamień. Potrzebujemy drugi kamień. Szukaj kamieni. Kamienie pewno będą koło stawu. Jest badylek. Coś się w ogóle z dźwiękiem stało, nie wiem. Możecie mi śmiało napisać, czy jeżeli ja biegam szybciej, to też szybciej się męczę, bo wydaje mi się, że zdecydowanie za szybko mi pospadały te wszystkie statystyki. Jest kamień. Więc teraz tak, wytwórz z dwóch kamieni, z kijoszka i z tego zrobimy sobie topór. Teraz zrobimy tak, że ja potrzebuję to. Dużych kamieni to chyba nie potrzebuję. Podnieś przetwórz. Mogę przetworzyć duży kamień. Zobaczmy, co mi z tego wyjdzie. Mamy dużo małych kamieni. Super. Stosy liści. Tego będę potrzebował. Kwiaty lilii wodnej. I mi się popsuło. Dobra. Czyli jeszcze raz. Wytwórz. Dwa kamienie. I lina. Wytwórz. Jeszcze tutaj był gdzieś duży kamień. Nie! Nie rzucaj tym ze złości. Agresorze cholerny, przetwórz. Potrzebujemy dużo małych kamieni, żeby mieć dwa topory. Dwa topory. Wytwórz. A, nie mamy liany. Dobra, to szukamy lian. Jeszcze tylko liście potrzebuję. Liście są. Teraz tam było gniazdo, z tego co pamiętam. Zobaczymy, czy one nadal tam jest. To gniazdo było gdzieś tutaj. Ale teraz już gniazda nie ma. Nie ma tak łatwo. Gra nie chce współpracować. Jeszcze jedna rzecz. White Slayer, ty pewnie będziesz wiedział. Jak się uzupełnia to żółte? Woda wiemy, czerwone wiemy. Nie wiem, jak zielone się uzupełnia i żółte. Duży kamień, mały kij. Dobra, zrąbmy to. Okej, okay, leci badyl. Wytwarzanie. Możemy przetworzyć. Nie, ja chcę wytworzyć. W słabą włócznię. Ona będzie pod czwórką. Do polowania. Kijoszki muszę pozbierać. Kamyczek. Kijek jest, kijek. Długie kije można pociąć na kije. Ok. Przetwórz. Przetworzyłem kij. A czy mogę przetworzyć kij na kijek? Na mały kij. No i super, czyli możemy robić taki recycling trochę. Zarąbiście. Mały kij. Zbieramy, nie? Bo to wszystko będziemy potrzebowali, aż nie zabraknie nam miejsca. Okej. Okay. Tu jest duży kamień, to kamień weźmiemy ze sobą do jaskini. I teraz tak robimy. Kokosa. Kokosa weźmiemy, podniesiemy. Kokosa wypijemy.
przetworzymy. Zjemy te proteinki. Tu mamy tłuszcze i węglowodany, czyli to najważniejsze. I teraz rzucimy sobie je tu pod kamieniem. Tylko te liście muszę wyrąbać, bo mi będą strasznie przeszkadzały. Ok, mały stos liści. I tutaj będziemy sobie zbierali kokosy. Mam nadzieję, że nie za blisko. A, coś już tam zbiera. Coś już zbiera, mamy wodę, super. Teraz musimy zrobić sobie ognisko. Ognisko sobie pierdzikniemy. Wiecie co, ja nawet myślę, że nie będę się... sobie spauzuję. Nie będę się tutaj skupiał na tym, żeby przejąć tą jaskinię, co tu jestem. Tu zrobimy takie małe obozowisko, ale dalej jest taka duża, fajna jaskinia. Widzieliśmy ją wcześniej, przed tym jak mi się umarło. No i wydaje mi się, że ona będzie najlepszym rozwiązaniem. Tylko tak wstępne wytwarzanie, no to musimy zrobić notatnik. Wytwórz, gdzie jest tu? Wytwórz małe ognisko. One musi być tu skitrane. Najlepiej gdzieś z boku. Bo przez to, że mi pada deszcz, to potem niestety mi gaśnie ten ogień. A ja nie lubię, jak mi gaśnie ogień. Mamy stworzone to. Później musimy zrobić spanko. Spanko się robiło, czekajcie, pułapki. Kamienna pułapka. Duży kamień, mały kij i lina. Ale to jeszcze trzeba mieć jakąś przynętę. Łóżko z liści. Chyba, żebym od razu, wiecie, zrobił na przykład stojak na kije, mały stojak na małe kije, stojak na kłody. Ciekawe. Mały bambusowy szałas, kij bambusowy, ale nie mamy bambusa. Schronienie, liść palmowy, kij, długi kij. Ale chyba tutaj nie muszę się w to bawić, bo to jest jaskinia, więc tutaj mogę po prostu sobie zrobić legowisko takie leniwe, nie? To jest jeszcze obszar jaskini, to jest jeszcze obszar jaskini. No, że jak tak dam, to będzie dobrze. I liście palmowe są potrzebne. Szukamy palmy. Dobra, są liście palmy. Zbieraj, 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 zbieraj. Wydaje mi się, że jak nie biegam, to szybciej, wolniej spadają te wszystkie rzeczy. Jeszcze brakuje. Okej. Chyba styknie. Dobra, rzućmy to sobie tutaj. No i co teraz? Woda się powinna już tam zebrać. Możemy wypić. Wypij, wypij. Mamy pitku, ciepłe pitku, mamy kamień. I coś mogę zrobić z tych kamieni, prawda? Czyli tak, ktoś z was mówił, że dwa kije... Aha, nie mamy lian, to musimy znaleźć liany. Gdzieś tu widziałem, na tych wysokich drzewach. Żółte, żeby uzupełniać owoce jeść. Skąd ja później pozbieram te owoce? Hello? Can anyone hear me? I had an accident. Linta, ja dużo potrzebuję. Please, help. Over. Dobra, lin już chyba mamy dość. Fuck. Jeszcze jedna lina. Ile mamy tych? Aha, bo tu może być, dobra, 10 lin. To ja lubię. Teraz idziemy po rybkę. Obsasa. Jeszcze kokosa bym jednego potrzebował, żeby mieć pitku. Ale najpierw rybkę. Rybek tu nigdy nie zabraknie, więc... wydaje mi się, że to najłatwiejszy sposób, żeby... O, jeszcze papuszka jest. Jak ja bym to, kurde, złapał. Ptaszysko. Tam jest jeszcze ptaszysko. W ogóle tam możemy zobaczyć, co jest na skraju tego urwiska. Ale szukamy rybek. Tu widzimy, jest obszar taki właśnie mokry. Przestańmy sobie bliżej, bo ja ich nie widzę. Jestem ślepy. Tu jest gdzieś, tutaj, ale woda mi się odbija. Chodź tu. I hops do tatusia. Subcio.
Mamy tą, mamy jedną rybkę. Od razu ją przetwarzamy, bo widzicie, że od razu mamy ości. Tylko pytanie, co się robiło z tych ości? Czekajcie, gdzie one są? Wytwórz, zniszcz, potwierdź, zniszcz stos, wytwórz. Haczyk możemy zrobić. Mamy haczyk. Co robimy z haczyka? Nie wiem, może jakbym dał jakiś długi kij i linę, to wtedy będę miał wędkę. Czekajcie. Tu, wytwórz. Dałbym linę, to jest łuk. Jakbym teraz dał haczyk, nie da się. Usuń haczyk. No łuk mogę zrobić, prawda, ale i tak nie będę z niego korzystał na razie. Łuk, nie wiem, dam dwie liny, to już nie pomaga. Dam kij, kij nie pomaga. Dam mały kij, coś się da, coś się da. Może teraz haczyk? Nie. Dwa małe kije może. Włócznia czterozębna, o kurde. A dwie liny? Dwie liny nie. Czyli możemy zrobić włócznię czterozębną. Kurde, jadę z koksem. To już jest taka, wiecie, overpower, nie? Wytrzymałość gorsza. Ale mamy tutaj jakieś lepsze uzbrojenie na kapibary na przykład, bo to mięsko by się przydało. Co się da coś robić? Wytwórz. Liść bananowca da się coś zrobić. Co ja mogę z niego zrobić? Kije, da się kije, dwa kije, trzy kije, trzy kije, lina, zbroja z patyków, o kurde. Jak się zakłada zbroję z patyków? Wytwarzanie. Coś mogę jeszcze tutaj dać. Nie da się. Nie da się. Coś tu się jeszcze da doładować. Ość na przykład. Nie. Skorupa orzecha, pióra i długiego patyka i liny. A jak się zakłada to? Inspekcja może. I teraz... O, zajebiście. To ja sobie dam to na nogi. I myk, ochronione. Ja muszę więcej liść. Kurde, to ja jak wcześniej w to grałem... To nie ogarniałem takich podstawowych rzeczy. To świat się teraz przede mną otworzył, naprawdę. Wyrzuć to. Przetwórz. Kamienie potrzebujemy. Pada deszcz, więc możemy iść się napić. Tylko jeszcze jedną rybkę. Haczyk z ości ryby. No dobra, ale co ja z tego haczyka mogę? Tu jest liść bananowca, więc weźmy, wytwórzmy. Jeszcze jak mamy kijoszki. Trzy kijoszki, dwie liny, jeszcze weźmiemy zbroję z patyków i damy sobie ją na drugą nóżkę. Jesteśmy fajnie opancerzeni. No wiadomo, że to nie jest jakieś ultra tam overpower, ale wystarczy nam na nasze pierwsze takie potrzeby. Przynajmniej może nas uchroni przed... Cholera, jest ciemno. Złapałem coś? Złapałem. Ledwo widziałem. A co się tu zrobić? Umyć się da. Umyję się. Przetworzymy. Surowe mięsko mamy. I znowu te ości. Zniszcz. No, myślę, że 100 z tych ości to tam... Haczyk na razie wyrzucę. Ja wiem, że można go zrobić, nie? Ale tak to nie będzie mi potrzebny. A czy da się jeszcze coś z tego wytworzyć? Na przykład mały kij. Mały kij nie pasuje. Liny na pewno dwie trzeba dać. Zbroja z liści jest. Sama. Jak się dorzuci więcej, to jest lepsza. No mogę zrobić na przykład zbroję z liści na ręce, nie? W sumie to... Zróbmy już tak, jak to należy.
koszyki, joszki. Chociaż... jedziemy na pełnej. Inspekcja. I na rączki, kurde. Będę full opancerzony. Musimy przeżyć jak najdłużej. To jeszcze potrzebuję coś tutaj z ten wyrąbać. Widzimy, że jak biegam mniej, to naprawdę się zużywa wolniej cała energia. Dobra, to możemy spokojnie przetworzyć na kije. Tutaj przetwórz. Chyba wszystkiego mogę nosić po 10. Nieznany grzyb. No właśnie, jak to jest z tymi grzybami? Czy mamy je jeść, czy mamy ich nie jeść? Zawsze się boję ich ruszać. Wytwórz. Zobaczmy, co jeszcze mogę z tego wytworzyć. Mały kij. Mały kij. I lina, no to włócznie, ta włócznia, nie? A jakbym dał kamień? Bez tego. No to się nie bardzo chce. A zróbmy słabą włócznię. Teraz zobaczmy. Wyposaż. A, dobra, to wyrzucę to. Przetwórz. Pancerz z armadillo. To by było super. Przypomnijcie mi, jak się robi nóż. Ja niestety nie pamiętam teraz. Tam jest igołana. Dobra, mamy tu ognisko. Wydaje mi się, że nie musimy jeszcze go rozpalać. Bo ogólnie wszystko nam dobrze leży. Ale to by było chyba tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Na pewno musimy się przez chwilę drzemnąć. No właśnie, bo on był bardzo zmęczony. I widzimy się w kolejnych materiałach. Nie zapomnijcie zostawić jakichś negatywnych komentarzy. Trzymajcie się, cześć.